Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Umówiliśmy się tak. Jeśli będzie miał Kraków w planach, da znać. Zadzwoni wcześniej, napisze. Spotkamy się wtedy w ważnym dla niego miejscu i porozmawiamy o podróżowaniu, o podróżnościach. Podróżności to tytuł jego książki opublikowanej przez wydawnictwo Padztwa. I udało się. Zadzwonił, spotkaliśmy się w Podgórzu, by o książce, chodzeniu, łażeniu, przemieszczaniu, zmianach miejsc podyskutować i narzuciliśmy sobie na początku dość szybkie tempo rozmowy. Gościem Alfabetu Wojtusika będzie Chris Kaleta. R jak rozmowa. Podgórze to jest twoja dzielnia? Ulubiona zdecydowanie. Dlaczego? Moi rodzice tu brali ślub, jeszcze zanim się rozwiedli. To nie wiem, czy pytanie o to, czy to ulubiona jest zasadne. A ty, będąc w Krakowie, w Podgórzu spędzałeś czas jakiś? Tak, przeważnie w Podgórzu, w tych południowych dzielnicach. Jest przyjemniej, jest mniej ludzi. Jest tak bardziej jak pamiętam za dzieciaka, jak się chodziło po ulicach w Krakowie. Chodzić lubisz? Lubię. Stąd te podróżności również, z potrzeby przemieszczania się, łażenia, zmieniania przestrzeni? Poruszania się i tego, żeby nie było tak powtarzalnie każdego dnia. Poza tym jak się jeździ, to jest nudno, bo ktoś decyduje za ciebie o trasie. A tak to możesz zawsze się zatrzymać, zmienić rytm, pójść w jakąś inną drogę. Dużo chodzisz dziennie? Między 10 a 20 km dziennie. Tą pierwszą podróż, którą opisujesz w książce, pamiętasz? Tak, pamiętam fragmenty. Znaczy, myślę, że mogę sobie dopowiedzieć. Myślę, że tam są takie kilka tych pierwszych przejść. Bo za pierwszym razem oczywiście poszedłem i drugi raz musiałem to powtórzyć, trzeci raz musiałem to powtórzyć. Więc myślę, że po prostu trasa się uzupełniła. Natomiast pamiętam pierwsze wrażenie i pierwsze emocje, jak wtedy wychodziłem z tego osiedla w Chrzanowie i starałem się dojść na pociąg. I ta pierwsza podróż to była dla ciebie podróż w znane czy nie w nieznane? Wiesz, to trudno powiedzieć, bo cel był znany, bo wiadomo, że wybierałem się gdzieś w konkretne miejsce, gdzie spędzałem dzieciństwo, gdzie tata się wychował i tak dalej. Ale nigdy nie wiesz, na dobrą sprawę, nigdy nie wiesz, gdzie, jak będzie wyglądał cel, jeżeli nie doznasz tej wyprawy, tego doznania, tego chodzenia, jeżdżenia. Więc za pierwszym razem jak jechałem, to w głowie miałem jadę do babci, ale tak naprawdę cała otoczka to było warte uwagi. To, że może wiesz, siedzieć przy oknie w pociągu czy w autobusie, patrzeć na świat albo chodzić i wiesz. I o tym dla ciebie jest podróżowanie, o tym jest podróżność, o tym jest podróż jako taka? Ta nazwa to w ogóle wzięła się od tego, że bardzo dużo ludzi, jak mówi o podróżach, albo nie wiem, o jakichś wyprawach, to ma w głowie jakiś konkretny typ jeżdżenia. Ja mam wrażenie, że to są różne doznania i różne doświadczenia, więc stąd różności, tak? Czyli podróżności to jest taki właśnie koncept, który określa to, że nigdy dwa razy tej samej drogi nie przejdziesz tak samo. A cel? Cel jest płynny. Cel jest taki, żeby być zadowolonym z tej wędrówki. A ty zazwyczaj jesteś zadowolony z wędrówki, czy nie? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, wiesz, zawsze są takie momenty, zawsze są takie sytuacje, gdzie kończysz gdzieś, gdzie nie chciałeś być, ale na dobrą sprawę budzisz się rano i masz, wiesz, znowu otwartą kartę, otwartą książkę, tak? I możesz znowu gdzieś indziej iść. Jak ci się nie podobało jednego dnia to, co zrobiłeś, nie wiem, gdzie przeszedłeś, co odwiedziłeś, jakie podjąłeś decyzje, to kolejnego dnia możesz zmienić po prostu drogę. I tak na dobrą sprawę to te dwa dni razem wzięte dopiero ci tworzą wyprawę, tak? No to teraz, skoro pojawiło się dużo literek P, bo o tej podróżności dzisiaj będziemy rozmawiać, to sam siebie w książce określasz jako czynny podróżoholik. Co robi czynny podróżoholik w czasie P jak pandemii? Czynny podróżoholik stara się znaleźć możliwości... Wiesz, jak jest wentyl, wiesz, w oponach, w rowerze? Wiem. Jak je ładnie odkręcisz, w zależności od opony, jak je ładnie odkręcisz, to zaczyna wschodzić powietrze. I takie właśnie wentylki, takich buforów, takich możliwości ujścia powietrza szukałem. Także w tych pierwszych miesiącach pandemii bardzo dobrze się odnalazłem w tym, że mogłem odnaleźć to wszystko lokalne, co zawsze było zbyt bliskie. Tylko im dalej w las, tym bardziej
chodziło po głowie, że przydałoby się też zaspokoić potrzeby pojechania gdzieś w nieznane. Wentyl to też taka, wiesz co, ładna metafora, dzisiaj będziemy trochę filozofować, to taka ładna metafora w ogóle podróży. To znaczy, że podróżowanie jako takie jest trochę upuszczaniem ciśnienia, upuszczaniem emocji, przekładaniem tego na inne obrazy, inne przestrzenie. Jest jakimś sposobem na życie, bo o tym też piszesz. Tak. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo osób podchodzi do podróży jak do jakiejś takiej ceremonialnej emocji, nie wiem, wydarzenia, że muszę odbyć podróż jak, nie wiem, zaparzyć herbatę w Japonii albo w Chinach. A podróż sama w sobie jest po prostu wyznaczeniem sobie jakiegoś czasami odległego, czasami nieodległego celu i próbą dojścia do tego celu w jakichkolwiek warunkach, w jakikolwiek sposób. I mam wrażenie, że ludzie powinni, nie chcę mówić ludziom, co oni powinni, ale mogliby się zastanowić, czy oby czasem ich życie nie jest pełne innych małych podróży. A jeśli jest, to czy nie jarać się nimi trochę bardziej, nie? No ale to może jest też związane z tym, że podróż kojarzy nam się z inwestycją. Inwestujemy pieniądze, by mieć wrażenia. Inwestujemy swój kapitał w postaci czasu, który na co dzień poświęcamy na inne rzeczy, na pracę, na te rzeczy potrzebne, by mieć jakiś efekt. Może z tego to, wiesz, wynika, że traktujemy ceremonialnie samą czynność podróżowania, myślę, że już od momentu przygotowań do podróży. Wiesz, z drugiej strony ludzie, którzy lubią dobrze zjeść, tak samo odbywają ten ceremoniał w momencie nabywania jakiegoś oryginalnego makaronu włoskiego, kupna jakiejś świetnej salsy albo zrobienia jej w domu, odwiedzenia jakiejś świetnej restauracji i swoją drogą to też jest rodzaj podróży kulinarnej. Natomiast myślę, że przykrywanie podróży taką kołderką czy takim kocykiem niepowtarzalności nie musi być poprawne. Mam wrażenie, że wiesz, że podróż sama w sobie, dla wielu ludzi wiadomo, że tak się w głowie buduje się ten koncept podróży, ale oni tam podróż bardzo często wiążą z czasem wolnym, z jakimś czasem odskocznią, znaczy tą odskocznią, czy tym momentem, kiedy nie muszą robić tych codziennych rzeczy. Nie muszą się zagłębiać w tą swoją codzienność, gdzie ta codzienność jest jakby współgra z ich wyborami pracowymi, zawodowymi, prywatnymi, etc., etc. I wtedy w podróży mogą być albo po raz pierwszy sami sobą, albo mogą udawać kogoś i przybrać jakąś ładną maskę. Pojawił się temat dzieciństwa w tej pierwszej podróży. Ta pierwsza podróż dwunastolatka z Chrzanowa do Krakowa, najpierw oczywiście w kierunku dworca. To niech będzie D jak dzieciństwo. Można chcieć podróżować dlatego, że się naczytało kiedyś opowieści o wielkich podróżach za dzieciaka? Tak. Przed godziną rozmawiałem z moją przyjaciółką i rozmawialiśmy na temat tego, jak bardzo zmieniły się podróże. Jeszcze jak byliśmy, nie wiem, powiedzmy w liceum i chwytałeś jakąś książkę o podróżach, to była książka, która ci otwiera oczy i czytając tę książkę zagłębiałeś się tam, nie wiem, w Amazonkę czy w jakąś dżunglę w środkowej Afryce, tak? Czytając jakiekolwiek tak naprawdę opisy, miałeś możliwość przeniesienia się tam. A dzisiaj prawie każdy podróżuje. I różnica jest tylko taka, że mam wrażenie, że tak zawsze było, że prawie zawsze ludzie podróżowali, mimo że nie tak daleko. Nie było to aż tak popularne. Ale dzisiaj mamy media społecznościowe i ogólnie media, które wszystko przybliżają i sprawiają, że wszystko jest dotykalne, namacalne i każdy może dzielić się swoimi doświadczeniami, tak? Dlatego teraz wszyscy coraz częściej dostrzegają i widzą tą podróż codzienną u innych ludzi i tego chcą i tak chcą wykonywać tą swoją podróż. A to, że ta podróż jest opisana, zapisana, co daje nam znowu poczucie bezpieczeństwa, że wiesz, jedziesz do jakiejś, nawet nie miasta, mieściny, jedziesz do jakiegoś parku i wszystko masz zaznaczone. To, że idziesz na Camino, wciągasz nawigację do aplikacji i w zasadzie jesteś namierzalny. To z twojej perspektywy, twojego myślenia o podróżowaniu jest dobre czy złe? Bo to znowu nie jest, znaczy z jednej strony to jest przekraczanie granic znanego, bo jednak to, co zobaczymy, jest dla nas nieznane. Mimo tego, że mamy to wstukane w nawigacji, ale znowu daje nam to poczucie bezpieczeństwa, tylko pytanie, czy wtedy naprawdę odkrywamy. Wiesz, ja mam wrażenie, że każdy z nas ma swoją własną opowieść i jeżeli ma swoją własną opowieść, ma też swoje własne podróże. I trudno mi by było wartościować to, że na przykład ktoś, kto jeździ na GPS-ie, na Camino właśnie, żeby dostać się do tego świętego miejsca w Hiszpanii, że oni są gorsi niż ci, którzy idą bez mapy i na nogach i tak naprawdę o chlebie i wodzie. Bo jedno i drugie jest podróżą. Samemu mi subiektywnie może się podobać inna podróż, ale czy inne doznania.
ale nie uważam, że ja jako inna osoba podróżująca, inny podróżnik czy podróżoholik, żebym miał jakąś specjalną pozycję do tego, żeby oceniać, czy inni wykonują swoje podróże dobrze, czy źle. Twoja książka jest takim trochę esejem o podróżowaniu. Prowadzisz ranking swoich podróży, tam było najfajniej, tam najciekawiej, top 5. Chris Kaleta poleca. Wiesz co, nie. No to niedobrze, bo to w mediach dobrze robi, wiesz. Najlepszych 5 miejscówek do znalezienia z tras, w których byłem. Miejsc, w których byłem. Tak, idealna kawa, znajdziesz ją w tym konkretnym adresie, tak? Nie jara mnie to. Fajnie, że ludzie robią sobie takie listy. Ale wiesz, to tak jak robisz sobie to-do listę na początek każdego dnia. Ja sobie zrobię to-do listę, będę zaznaczał i wtedy wiem, że jestem zorganizowany i moje życie jest super zorganizowane. Każdy ma swoje własne podejście do życia. Ja nie lubię tych list, bo kiedyś nawet złapałem się na tym, że pojechałem i próbowałem znaleźć takie najfajniejsze miejsca gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie, chyba w Meksyku, polecane przez właśnie jakiegoś tam dość znanego podróżnika. Pojechałem, sprawdziłem, żadne z nich nie było fajne. Dla ciebie? Dla mnie. Widziałem tam mnóstwo ludzi. Wszyscy się zachwycali i wyglądem, i smakiem tych potraw, i tą przestrzenią. Fajnie, super. Przyjemne miejsca, ale nie byłyby na pewno moim topem. Także myślę, że to jest właśnie kluczowe tutaj, bo możesz mieć swój własny top. Możesz sobie w głowie budować na przykład, że oj, najbardziej na świecie to lubię przyjeżdżać do Barcelony w taką wiosenną porę i oglądać kolory zachodzącego słońca, jak jest ten zachód na czystym, bezchmurnym niebie i miliard kolorów gra przez tę architekturę i przez tę urbanistykę Barcelony. Albo że, nie wiem, pojadę do Nikaragui i tam jest takie jeziorko w starym wulkanie, krystaliczna woda. Można do niego wskoczyć o godzinie 16 i powolutku zachodzące słońce, wiesz, zmienia koloryt całego, nawet nie, że tego kanionu czy krateru w wulkanie i tej wody, tylko wszystko się zmienia, wszystko jest jakby odkolorywane i jakby wszystko zbiera, jakbyś wziął wielką strzykawkę i powolutku wyciągał, wiesz, część kolorytu, tak? I to jest super, to są miejsca, które, wiesz, zawsze będę wspominał, ale to nie jest mój top. To jest po prostu miejsce, w którym przeżyłem jakieś świetne wydarzenie albo mam jakieś świetne wspomnienie z tym związane. To nie sprawia, że nagle będę ludziom mówił, że to jest najlepsze miejsce na świecie. A twój top to? A więc polecam Kładkę Bernatka. Od niej zaczęliśmy podróż, dotarliśmy do Parku Bednarskiego. Dawno tu nie byłeś, bo przed nami wielki napis: wejście i wyjście z parku przez schody przy komisariacie policji na Zamojskiego. No to znaczy, że od strony, od której chcieliśmy wejść, czyli od tyłu kościoła tutaj w Podgórzu, niestety wejść się do parku nie da. No i takie nasze podróżowanie. Takie zaskoczenia bardzo często pewnie towarzyszą ci na trasie. A jak znaleźć co jak czas? Bo to jest też ważny wymiernik. Myślę, że żeby się, masz napisane na bluzie, szwendam się, żeby się poszwendać, żeby się zagubić, trzeba mieć na to czas. Jak ty godzisz podróżowanie z czasem i przestrzenią na niepodróżowanie, czyli na jakąś pracę, którą pewnie musisz wykonywać? To znaczy, ja kilka lat temu przeorganizowałem swoje życie tak, żeby mieć większą możliwość tego, żeby w każdej chwili móc chwycić plecak i gdzieś pojechać i coś robić. Tylko zrobiłem to kilka lat temu. Okazało się, że tak można, jest super i połączyłem to z pracą zdalną i realizowaniem się zawodowo, bo to też jest ważne. Ale w pewnym momencie życie stało się po prostu stałą podróżą. To znaczy każdego dnia coraz więcej doświadczeń okazywało się, że jest taką mini podróżą. I od tamtej pory ja się czuję dobrze z tym. Nie, to nie jest życie dla każdego, bo nie zapewnia raczej wygód i organizacji jako takiej. Natomiast ta praca, to połączenie pracy zdalnej, to znalezienie takiego dobrze zorganizowanego sposobu na każdy dzień dawało mi te przynajmniej część dnia, niech to będzie godzina, dwie godziny, trzy godziny, na to, żeby coś odkryć, coś zobaczyć. I raz na czas, wiadomo, pojechać gdzieś dalej. Tak jak teraz jesteśmy w Polsce, mieszkamy w Barcelonie, chwyciliśmy auto, przyjechaliśmy do Polski na te, powiedzmy, 2 tygodnie. Po drodze wracałem przez Chorwację, przez Wenecję, bo czemu nie? Ale codziennie musimy pracować i czy tam powiedzmy w ciągu tygodnia musimy pracować, więc się zatrzymujemy, żeby gdzieś popracować, zrobić to, co nam daje środki życiowe, a później się skupić znowu na doznawaniu. I to jest ta trudność, o której piszesz, że taki żywot podróżnika, który ma bazę, tak rozumiem, Barcelony teraz, ale oprócz tego jedzie gdzie chce i jednocześnie pracuje w tych miejscach, no to jest ta trudność codzienna. Jest prawie niemożliwe, żeby wszyscy ludzie na świecie mogli tak swobodnie zorganizować swój czas, bo każdy ma inne
umiejętności i nie wszystkie z tych umiejętności łączą się z takim życiem wagabundy. Co nie zmienia faktu, że każdy z nich może być podróżnikiem. Każdy z nich może być po wsi nogą. Jest to piękne polskie słowo, bo mam wrażenie, że jak ktoś na przykład pracuje jako cieśla, czy jako farmer w jakimś mniejszym miejscowości, czy to w Polsce, czy w Czechach, czy gdziekolwiek indziej, w Kolumbii, każda z tych osób może w ciągu dnia odbyć jakąś mini podróż. Może się przejść do lasu, może się wybrać po swoim własnym mieście, czy po swojej własnej wiosce i odkryć coś ciekawego. Widzisz, ja na przykład, rozmawiamy o Krakowie, jesteśmy na Podgórzu, tak? Ja poruszam się tymi uliczkami tutaj od 25 lat. Wcześniej czy z rodziną, czy z tatą, ciociami, czy z mamą, później samemu. Chodzę po tych uliczkach i ja do dzisiaj nie znam ich na pamięć. Kojarzysz, czytałeś Pratchetta? Tak. U Pratchetta był komendant Vimes i on jak chodził po ulicach tego swojego Ankh-Morpork Pork, on zawsze pod stopami w tych swoich butach czuł konkretny bruk konkretnych ulic, prawda? Ja bym chciał kiedyś mieć takie miejsce, w którym będę czuł dokładnie pod butami, no, oczywiście później zmienił podeszwy, co było bardzo problematyczne, ale do momentu, dopóki miał swoje buty, te, które były wychodzone, on czuł, w jakim jest miejscu w tym swoim Ankh-Morpork Pork. I później jak podróżował w kolejnych książkach Pratchetta, on zawsze w głowie miał to, że chce wrócić do siebie na te swoje uliczki, na ten swój bruk, pomimo tego, że to miasto nie było idealne, co każdy czytelnik Pratchetta wie. I mam wrażenie, że tak dokładnie jest z ludźmi, którzy chcą podróżować. Oni mogą chcieć podróżować, mogą chcieć odkrywać coś daleko, ale podróże można odbyć wszędzie, w swoim własnym mieście. Po prostu wyjść z domu i spróbować zlokalizować budynki z konkretnego okresu historycznego w mieście. To już jest świetna wyprawa. My w ramach naszej wyprawy przyglądamy się teraz traktorowi niewielkiemu, takiemu, który obsługiwany jest przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a to oznacza, że przez Park Bednarskiego przewija się pewnie coś, co nazywane jest rewitalizacją tej przestrzeni, na przebudową, a to z kolei oznacza, że jak następnym razem przejdziesz tu z Barcelony, to ten park będzie wyglądał inaczej. I to też jest śmieszne, bo ja w Polsce z przerwami nie mieszkam od kilkunastu lat i za każdym razem, jak przyjeżdżam do Krakowa, to znajduję coś nowego. Ale nie boisz się tego, będzie znowu literka P, to jest jakaś obsesja literki P w naszym spotkaniu, że będziesz ciągle wszędzie w związku z tym tylko przyjezdnym, nawet w tej Barcelonie, w której zakotwiczyliście teraz na dłużej, że to poczucie ciągłej zmiany, mam wrażenie, że może też odrywać nas trochę od takiego poczucia bezpieczeństwa, które im będziesz starszy, tym być może bardziej będzie ci potrzebne. Z wiekiem już dostrzegam, że jest dużo rzeczy, które mnie ściąga do tego, żeby może nie przywiązywać się, ale jakby czuć przywiązanie, czuć jakąś łączność z konkretnymi miejscami na świecie. I także czasami mam tak, że po prostu chcę się zatrzymać. A propos literki P i przywiązania i jakby przynależności, myślę, że większość ludzi, którzy jeżdżą po świecie, na pewnym etapie swojego życia muszą złapać tą przynależność do czegoś. Ta przynależność nie musi być miejscem, nie musi być jakąś wioseczką czy miastem, mieszkaniem, domem czy namiotem w jakiejś części konkretnego landu, konkretnego terytorium. Może być po prostu przynależnością do konceptu. I ten koncept poruszania się może być na przykład tak, że ludzie nie muszą postawić na zbudowanie wielkiego domu, w którym będą budowali swoją komórkę rodzinną, tak? Czy to przywiązanie do korzeni rodzinnych, czy terenu, tylko mogą sobie na przykład zbudować 2-3 konkretne miejsca w innych miejscach i w innych obszarach świata. Mhm. Jeden z takich domów może być w Polsce, inny może być w Barcelonie, jeszcze inny może być gdzieś zupełnie, nie wiem, w Gruzji albo na Vanuatu. Mhm. I pomiędzy tymi przestrzeniami życiowymi człowiek może się poruszać, podróżować, odczuwać i czuć dalej się, że przynależy do tych miejsc, tak? Ale te miejsca mogą też być płynne. To znaczy może być tak, że na przykład z Polski ten punkt zmieni się na Niemcy, a z Hiszpanii na Maroko. Dla niektórych ludzi takich jak ja, ważniejszym od tego, żeby gdzieś przynależeć, jest ten koncept takiego przywiązania się do konceptu, do podróży samej sobie, tak? To nie jest tak, że twoja książka zawiera tylko zestaw przepięknych opowieści o podróżach metafizycznych, esejów o tym, jak to fajnie jest być ciągle w ruchu, ciągle w takim poczuciu zmiany, bo podróżując spotykasz różne historie. Przyglądasz się też krajom, w których jesteś, i geopolitycznie, i społecznie, i patrzysz też na różne problemy ludzi, których spotykasz w drodze. A
Jednym z tych problemów jest, i znowu będzie P, przemoc rówieśnicza. Jest też taki najbardziej dojmujący obraz w tej książce, obraz związany ze śmiercią, doświadczeniem śmierci. Jak z perspektywy osoby podróżującej, wiesz, wejść w taki problem, skoro jesteś tam tylko na chwilę, w taki jak chociażby przemoc rówieśnicza? Większość z tych takich stanów emocjonalnych, czy to smutku, czy doznawania jakichś przykrości w życiu, a propos P, to są rzeczy pankulturowe. To są rzeczy, które zdarzają się, czy występują we wszelakich miejscach, we wszelakich landach. I w Polsce, i w Kolumbii, i w Meksyku, i w Stanach Zjednoczonych, i tak naprawdę wszędzie. Tak naprawdę kluczowe są dwie rzeczy. Pierwsze, żeby nie myśleć, że konkretne fenomeny występują tylko i wyłącznie w jakimś konkretnym zakątku świata. Czyli na przykład, że jak rozmawiamy o przemocy rówieśniczej w Meksyku, czyli ta opowieść z podróżności, że to występuje tylko i wyłącznie tam. Bo ja sam byłem kocony w szkole. Myślę, że prawie każdy z nas był kotem, albo był kocony, albo kocił, tak? I myślę, że większość z nas jakiś tego rodzaju doznań doświadczyło. I to, co na czym mi zależało w tej opowieści, w tej konkretnej opowieści, jest to, żeby ludzie zastanowili się, jak podobne są te doświadczenia. To, że to jest dziewczyna z Meksyku, to, że ona opisywała mi to wszystko ze śmiechem, tak na dobrą sprawę, po latach, co się wydarzyło, i to, że to są dość tragiczne wydarzenia, nie oznacza, że podobnego poziomu zdarzeń, wydarzeń nie doświadczyło część z czytelników, czy też słuchaczy dzisiejszych. Tak? To znaczy, jeżeli mamy się zastanowić nad tym, co na przykład, co łączy nas z tą historią z Meksyku, to, że my najczęściej o tym nie rozmawiamy. Bo... A łatwiej się rozmawia właśnie, gdy jest się w podróży? Te historie łatwiej się otwierają? No bo spotykasz ludzi na jakiś czas, z którymi się kolegujesz, nie wiem, czy zaprzyjaźniasz, albo których historię poznajesz. Oni odchodzą z twoimi historiami, ty odchodzisz z ich historiami. Część z tych historii zresztą zapisałeś w książce, no ale to jest takie spotkanie z rodzaju niezobowiązujące. Zresztą to jest taka imersja. Mam wrażenie, że jak poznajesz kogoś szybko i spędzasz z nim krótką chwilę, to masz szansę na to, żeby dowiedzieć się bardzo dużo o tej osobie. Jak byliśmy 16-latkami, to jak się szło na imprezę ze znajomymi, albo jak się poznawało ludzi, to się spędzało całe godziny i dyskutowało o wszystkim. A czy w kosmosie coś jest? A jeżeli jest, to co masz na ten, co masz w głowie, na przykład, jaka jest twoja opinia na ten temat? A co na przykład, co myślisz na temat, nie wiem, sąsiada? Co myślisz na temat pani nauczycielki? Później jedziesz w podróż, masz już tych lat 30 i masz dokładnie to samo uczucie i to samo doświadczenie. Rozmawiasz z kimś i czujesz się jak wtedy, jak ten 16 czy tam 15-latek, bo masz szansę na to, żeby jakby wpaść w całość tej interakcji do tego stopnia, że przez te 2-3 godziny tej rozmowy nie istnieje nic innego, świat nie istnieje. I wtedy możesz się dowiedzieć bardzo dużo o tej osobie, pomimo tego, że tak naprawdę nie dowiesz się nic o niej. Co znaczy dla ciebie w takim razie komfort życia? To jest zbiór pewnych terminów. Z jednej strony, przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o przynależności. Ja czuję, że przynależę do konkretnych związków z ludźmi. Mam oczywiście swoją partnerkę, mam swoich przyjaciół, mam swoich znajomych. Uwielbiam mieć możliwość interakcji z nimi, chociaż nie zawsze, nie codziennie, jak każdy inny człowiek. Mam możliwość tego, żeby się poruszać po świecie z punktu A do punktu B, a przede wszystkim realizować te swoje pasje. Bo komfort życia polega na tym, że ty sam sobie rysujesz jakiś konkretny, jakąś konkretną grafikę o tym, o czym twoje życie miałoby być, tak? A ja sobie narysowałem, że to jest o podróżach, chociaż ja uważam, że podróże są i małe, i duże, i są przyjemne w każdej formie, już dzisiaj o tym wspominałem, ale z drugiej strony potrzebuję tego, żeby móc realizować się zawodowo, żeby móc realizować się wiedzowo, żeby czytać nowe książki, doznawać nowych, znaczy poznawać nowe fakty czy nowe koncepty, tak? I ten zbiór tych wszystkich terms, tych wyrazów, tych elementów życia sprawia, że
czuję się komfortowo w swoim życiu. A dla każdego to będzie coś innego. No bo to jest też trochę tak, że możesz sobie, tak myślę, na ten komfort pozwolić. A możesz sobie pozwolić na ten komfort, bo to, o czym mówisz, jest dla mnie z kolei najlepszym wyrazem twojej osobowości. Ty jesteś po prostu silną jednostką, która mówi, chcę realizować swoje życie w taki sposób. Znam dużo ludzi, którzy mówią odwrotnie. Nie mogę realizować swojego życia w taki sposób, bo rzeczywistość nas dopada, bo żyję w takim kraju, w jakim żyję. Wszedłem na taką ścieżkę i trudno się teraz z tego wycofać i ten koncept odmienić. Co rozrobić? Wiesz, to jest tak, że... Nie musisz teraz wchodzić w rolę coacha i trenera, nie. Bo ja tego nie lubię. Ja też nie lubię bardzo. Cenię dobrych trenerów i uważam, że coachowie też są potrzebni, jeżeli... Ktoś ich potrzebuje. Jeżeli ktoś ich potrzebuje, dokładnie, ale szkolenie wszystkich, jakby inaczej, wmawianie wszystkim ludziom, jak mają żyć swoje życie, jest zdecydowanie przereklamowane i zdecydowanie moim zdaniem niebezpieczne, dlatego że minęło nas dwóch chłopaków, myślę, że w tym całym parku jest jakieś 6-7 osób. Każdy z nas będzie miał zupełnie inną wizję świata, inaczej się będzie realizował i będzie miał inne potrzeby. I teraz jakby w tym kontekście, jeżeli mamy inną osobowość, inne potrzeby w życiu, inne doświadczenia, etc., każdy z nas może dalej znaleźć swoje sposoby na to, żeby się realizować. Bo widzisz, bo jak na przykład mówisz o tym, że jestem silną osobowością, ja mam wrażenie, że też przeszedłem przez drogę, w której nie było zbyt kolorowo i nie dawałem rady jakichś rzeczy zrobić, bo się przejmowałem, bo miałem w głowie milion różnych wątpliwości, które musiałem przeanalizować zbyt głęboko. Aż w pewnym momencie po prostu zrobiłem ten pierwszy krok, drugi krok i udało się przebić przez te bariery tego strachu. I później ten strach zamienił się w, nazwałbym ją, formę logicznego myślenia. To znaczy zacząłem sobie zadawać pytania, które z konkretnych ścieżek, konkretnych decyzji będą miały jaki konkretny efekt. Czyli na przykład, jeżeli rezygnuję z pracy w korporacji, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę piął się po ścieżkach kariery, nie skończę mając dużej kwoty na kontach, ale w zamian mogę na przykład podejmować wolniejsze decyzje na temat mojego dnia codziennego. Jeżeli na przykład rozmawiamy o interakcjach ludzkich, to muszę się zastanowić, czy na pewno powiedzenie komuś coś wprost będzie dobre dla mnie i dla niego i dla tej interakcji. Czasami lepiej jest jakby powiedzieć coś komuś i stracić interakcję z tą osobą, ale sprawić, że tej osobie jakby coś się naprawi w życiu, niż na siłę dbać o interakcję. Rozumiesz? To są wszystko decyzje, które muszą mieć jakąś tam konkretną, muszą być poprzedzone jakąś konkretną analizą. Natomiast dla zwykłych ludzi, którzy nie mają umysłu, który musi na siłę coś do logicznych form sprowadzać i analizować każde słowo, czy każdą decyzję, którą podejmują. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby próbować znajdywać w ich własnym otoczeniu jakieś możliwości. To, żeby, jeżeli na przykład pragną podróżować, to żeby zastanowili się, czy oby na pewno obok nich nie ma jakiejś nieodkrytej przestrzeni, czy nie ma jakiegoś nowego hobby, o którym kiedyś myśleli, a później zakopali w głowie i stwierdzili, że nie da się tego zrobić, nie wiem, na przykład rzeźbienia w drewnie. Przecież dzisiaj wystarczy kupić dłuto albo, nie wiem, zdobyć skądś dłuto i można zacząć rzeźbić. Może się okazać, że po tej rozmowie spotkamy jakiegoś cudownego artystę po tych kilku latach, który zacznie rzeźbić jakieś piękne rzeczy i wyrzeźbi na przykład koncept podróżności, tak? Także ja wiem, że teraz ja z kolei brzmię jak coach, ale tak jest momentami, że czasami trzeba. Wiesz, jak jest za dużo pesymistów na świecie i zdecydowanie zbyt dużo realistów, a za mało optymistów. A ja wierzę w optymizm. A wycinek, który nazywa się Książka Podróżności, do czego ci jest albo był potrzebny? Bo w samym podróżowaniu się realizujesz, w tym koncepcie, w którym wybierasz miejsca, gdzie zostajesz na dłużej i dostosowujesz do miejsc i do swojej mobilności też w jakiś sposób to, co robisz w ramach pracy. Bo przecież w samej tej książce piszesz o tym, że tych rzeczy, którymi się zajmowałeś w życiu, trochę jednak na twojej liście było. A wycinek, który nazywa się Książka, po co ci w takim razie? Bo kocham słowa i uważam, że jest za mało wciąż osób, które chcą kontynuować tą wielką tradycję interesujących słów. I jest zdecydowanie zbyt dużo dzisiaj takiego spłycenia przekazu i marnej jakości treści.
produkowanej przez wszystkich. Wiadomo, że zmieniło się to z internetem, który wprowadził ten koncept tego, że każdy może teraz produkować treść do wszystkich i to trafia masowo do wszystkich, tak? Właśnie, bo mógłbyś stworzyć bloga i na tym poprzestać. Tak, ale blog wiąże się z konkretną formą treści. Pamiętasz blogi w latach 2000? Pamiętam. W latach 2000 były piękne blogi. Jak czytałem po godzinach, nawet do dzisiaj można jeszcze znaleźć niektóre takie blogi, gdzie były bardzo długie teksty, bardzo intrygujące, bardzo interesujące. Takich blogów już prawie nie ma. Bo dzisiaj blog jest formą jakby przekazu, której samym założeniem jest to, żeby treść nie była zbyt długa i zbyt dogłębna. Oczywiście nie mówię o wszystkich blogach, nie mówię o wszystkich vlogach. Są podcasty. Ja jestem wielkim zwolennikiem podcastów, bo uważam, że to jest forma, która robi takie radio 2.0 albo radio nawet 3.0. Czyli jakby pozwala tworzyć interesującą treść, która dociera do konkretnych słuchaczy, ale niekoniecznie to jest nachalne. Też tak uważam, powiem ci. Ale jeżeli na przykład zastanowisz się i pomyślisz nad większością blogów i vlogów, to gro z nich skupia się na tym, żeby ten przekaz był płaski, żeby był szybki. Może nie na tyle płaski, bo to nie myślę, żeby intencją autorów było to, żeby powiedzieć coś płaskiego i jakby zbyt uproszczonego, tylko ich intencją jest to, żeby zrobić szybki materiał, który dociera do ich widzów. Książka jest intymna. Książce, to, że na przykład mi się jakaś książka podoba, nie oznacza, że drugiej osobie się będzie podobała. Każdy czytelnik ma ten moment na to, żeby spędzić z twoją perspektywą czasu i przestrzeni, czyli tym, co doznałeś, chwilę, żeby spędzić te kilka godzin. W przypadku podróżności to jest dosłownie kilka godzin czytania. Jakby spędzić tą taką dziwny typ interakcji, gdzie tak naprawdę rozmawiasz jednostronnie z kimś, kto cię słucha, ale ta druga osoba dalej musi analizować, to dlatego jest to rozmowa, bo ta druga osoba dalej musi analizować to, co czyta. W formie bloga tego nie masz. To wszystko jest zbyt uproszczone w tych komunikatach. No to jeszcze cię pognębię trochę. Z pisaniem jest jak z fotografią, najpiękniejsze fragmenty nie zostają nigdy utrwalone. Taka myśl, która tą myślą jest ci bliska. No to po co pisać, po co fotografować, skoro życie jest fajniejsze? To, że najfajniejsze fragmenty nie są utrwalone, nie oznacza, że fajne momenty nie zostaną utrwalone. Poza tym, tak, uważam, że najfajniejsze fragmenty zawsze piszą się w głowie i nie przechodzą na papier, a z fotografiami jest tak, że znam wielu fotografów, którzy chodzą po ulicach i mówią, że Jezus, to było najlepsze ujęcie, jakie miałem przed oczami, ale go nie mam. Poza tym, że mi zostanie w głowie, w pamięci. Chociażbym chciał odtworzyć, nie ma szans na to. Ale to jest dalej sztuka. A sztukę robi się z wielu powodów. Jednym z nich jest to, żeby coś przekazać innym, wspomóc jakby myślenie innych odbiorców, tak? Ale też dla własnego dobrego samopoczucia, tego, że produkujesz coś, czy tworzysz coś, co może mieć jakiś wpływ na świat. Możesz na przykład napisać, nie wiem, możesz wyrzeźbić rzeźbę, tak? Możesz chwycić to dłuto po tej dzisiejszej rozmowie i nauczyć się, jak rzeźbić w drewnie i zacząć rzeźbić i uważać, że nigdy twoja najlepsza rzeźba nie powstała, tak? Ale dalej rzeźbisz, dalej sprawia ci to przyjemność i dalej ktoś inny może zobaczyć na przykład ten rzeźbę podróżności i stwierdzić, że to jest piękna rzecz, która znowu ich zainspiruje do robienia czegoś nowego. Jak będziecie czytali podróżności, tam jest taki fragment z Kapuścińskiego, który pisze o tym, że słowa straciły swoją moc i straciły swoją cenę, ponieważ jest ich za dużo i one są generowane przez wszystkich i dla każdego. Mam wrażenie, że czasami warto zrobić ten krok w tył i jakby skupić się na docenieniu tych momentów i tego, co tworzą słowa. A słowa tworzą rzeczywistość. Słowa tworzą rzeczywistość. Oprócz tego cytatu z Kapuścińskiego, fragmentu z Kapuścińskiego znajdziecie tutaj w tej książce rozważania, którymi się dzisiaj nie zajmiemy, o turystyce imprezowej, o tym, że również na znaczeniu, na wartości straciła taka figura albo traci, chociaż w czasie pandemii mam wrażenie, że straciła bezpowrotnie już, jak autostopowicz. Ale jeszcze o jedną rzecz chciałbym cię dopytać, bo tego w podcaście i tak nikt nie zobaczy i to w ogóle jest fenomenalnie interesujące zawsze dla mnie w takiej opowieści słownej, bo jak opowiedzieć obraz? Można opowiedzieć słowem, ale jak opowiedzieć obraz o słowach? Te ilustracje, które się tutaj znalazły w twojej książce, są kompletnie nie wprost związane z tekstami, które w tej książce się znajdują. Skąd ten kąt
tekst takiego dialogu chyba jednak, albo dyskusji krytycznej. Ania Torczyńska, którą serdecznie pozdrawiam, została mi przedstawiona przez wydawcę na etapie tworzenia książki. Zastanawialiśmy się wtedy, w jaki sposób ubrać te fotografie, które robiłem w czasie wyjazdu. I wydawca podrzucił mi właśnie to malarstwo Ani. I w pierwszym momencie moim przemyśleniem było to, że te obrazy przypominają mi książki z lat 70-tych, 80-tych, jak się chodziło do biblioteki, chwytało te rozpadające się, najgorszy czas dla papierów drukowanego w Polsce, jak się chwytało te książki rozpadające się w dłoniach i zaglądało na niektóre z tych ilustracji, to był dokładnie to uczucie. To jest takie malarstwo, które jest pozbawione konturu. Ja myślę, że podróżności też są taką książką, które są pozbawione konturu. Bo opowiadałem wcześniej o tym, jak piękne są kolory z zachodzącego słońca czy wschodzącego słońca w różnych miejscach świata. I ilustracje, które przedstawiają te przepływanie kolorów, przenikanie się kolorów, są dokładnie tym samym, czym dla mnie są słowa. One się przenikają przez opowieść, ale ja jestem... Wiem, że tam momentami wychodzę z tych linijek, natomiast dla mnie pisanie powinno być o miejscach, o doświadczeniach, o ludziach. I mam wrażenie, że ja starałem się nadać tylko i wyłącznie tych barw tym opowieściom i nie do końca rysować kontury, bo nie jestem zwolennikiem konturowania w pisarstwie. No to skoro usiedliśmy na ławce i jesteśmy cały czas w dzielnicy Krakowa, co się zowie Podgórze, a najfajniejsze są te historie, których człowiek nie jest w stanie opisać albo ich nie opisał, bo zostały mu intymnie w głowie, o czym trochę Chris Kaleta opowiada dzisiaj w Alfabecie Wojtusika, to na koniec wspomnienie, w związku z tym, że zaczęliśmy od wspomnienia i od kładki Bernatka, której pewnie jak byłeś łebkiem, to nie było nawet na pewno. Kiedy tak sobie siedzisz tutaj na tej ławce, to jakieś albo przyjeżdżasz, to te wspomnienia wracają? Jak to jest? Oj, zawsze. To nie tylko w Krakowie. To jest najpiękniejsze w takim podróżowaniu, w którym spędzasz po prostu chwilę w jakimś miejscu i gdzieś zanurzasz się w jakąś rzeczywistość, w jakieś miejsce, tak? A to są wspomnienia, które wywołujesz, spodziewane czy niespodziewane? Jak to jest? To jest w ogóle zabawne, bo to jest... kojarzycie na pewno, jak otwieracie jakieś stare fotografie, widzicie, nie wiem, siebie tam z szóstej klasy podstawówki, widzisz siebie w tych oczach i mówisz, kurde, nie znam tego człowieka, nie pamiętam go. Ale jednocześnie patrzysz na tę ławkę i mówisz, o kurczę, bolało, jak się uderzyłem, nie wiem, tam kolanem. Bo to mniej więcej to są ten typ wspomnień, które nie są jeden do jeden wspomnieniem konkretnej sytuacji. Czyli na przykład idziemy tutaj po Podgórzu, po tym ryneczku podgórskim. Ja niekoniecznie muszę mieć przed oczami ten konkretny fragment Krakowa i co tu się wydarzyło. Pierwszą rzeczą, która mi przyszła na myśl, jak tam rozmawialiśmy troszkę niżej, była powódź w Krakowie w 2008 roku. Dziesiątym roku, tak. I wały, które były zrobione przy jubilacie. I ja mam w głowie takie trochę mini filmy. I od razu miałem w głowie tą powódź, po chwili przypomniałem sobie, jak tata z tatą przejeżdżaliśmy do tego jubilatu i ni stąd, ni zowąd nagle na pełnym głosem ryknął jubilat! I tak stało się takim memem rodzinnym, który od tamtej pory funkcjonował jako taki właśnie jubilat! Jako mem. I to są takie wspomnienia. I ten film się toczy. Ja gdzieś idę i widzę dosłownie wspomnienia z przeszłości, a jednocześnie marzenia, bo jestem wielkim marzycielem. I mam wrażenie, że czasami jak chodzę po ulicach Krakowa, marzy mi się miasto, które będzie zawsze czyste, w którym będzie przestrzeń życiowa, w której będą ci wspaniali ludzie, których tu poznałem, których tu widywałem na ulicach. To wszystko się przenika. Ta przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w tych mini podróżach. Lubisz tu wracać. Obok Barcelony jest to moje ukochane miasto. Kraków zawsze będę traktował jako de facto dom. Nie wiem, czy posiadam dom. Nie sądzę, żebym miał jakiś koncept domu ze sobą poza swoim plecakiem i swoją dziewczyną, ale Kraków zawsze będzie sprawiał, że w moim szybkim... Ja bardzo szybko chodzę. I w moim... Doświadczyłem tego. W moim szybkim chodzie to ja tutaj jestem mniej więcej o 3 tempa wolniejszy niż gdziekolwiek indziej. Bo miasto Kraków jest miastem doznania. To jest miasto, w którym... Miasto imersji. Miasto, w którym na każdym zakręcie możesz wyobrazić sobie, jak coś się działo gdzieś w przeszłości, czego sam doświadczyłeś. No i obserwować naturę, która wbrew pozorom w tym mieście
Jest piękna, zresztą siedzimy tutaj, więc... Potwierdzam, nie wiem czy do plecaka, bo to chyba byłby taki element, którego do plecaka się nie zabiera, bo jest tak zwanym elementem zbędnym, ale do tych miejsc, które są bazami wypadowymi, dołącz okonturowany, jeżeli chodzi o nazwisko i hasło, alfabet Wojtusika, kubeczek, każdy ręcznie robiony, każdy inny, to z drugiej serii Knorr Art Gośka ręcznie na kole utoczyła, no i zrobiła dla ciebie. No to jest piękne, muszę przyznać. I bardzo, bardzo pozdrawiam Gośkę i proszę przekazać, że jest to fenomenalny kubek. Gocha, niniejszym przekazujemy ci, że kubek fenomenalny. Mam nadzieję, że odcinek, rozmowa z Chrisem również przypadła wam do gustu. P jak Patronite. A moje podróżowanie, moje rozmowy są możliwe dzięki wsparciu patronów i patronek. Podobnie jak cały projekt, co się zowie Alfabet Wojtusika. Można mi pomóc, można mnie wspierać. Zapraszam na stronę Alfabetu Wojtusika na patronite.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. A tym, którzy już mi pomagają, wielkie, wielkie dzięki. Tej rozmowy z Chrisem nie byłoby, gdyby nie wasze wsparcie. Dobrego.